Słychać jak chrupiesz. Przypomniałem się teraz te wilki na Fuerteventura, prawda? No i to tak chrupały do chipsy. Ale widoczek on tutaj, powiem ci, że tylko tak stópki widzę, ciebie widzę. Kolkę mam. I tutaj taki widok jeszcze. Pokój z balkonem. Koniecznie, naprawdę. Jak płyniecie statkiem, to musicie koniecznie brać pokój z balkonem, bo sobie nie wyobrażam mieć takiego pokoju bez balkonu. Bez balkonu to jest słabo. Bez balkonu słabo. Wow, właśnie wpływamy do portu na Malcie. Wow. Panorama Malty z naszego statku, z MSC Grandiosa. Maltę widziałem tylko na obrazkach, tylko na zdjęciach w Google. A teraz jesteśmy w Malcie. Zaraz będziemy tam łazić uliczkami Malty, bo chcemy koniecznie ją zobaczyć. No, pięknie wygląda, pięknie. Patrzcie się. Wow. Tam już jeden statek stoi. Jakiś duży. Tam jakieś bloki nowoczesne. Jakaś taka nowsza dzielnica. Powstają wieżowce. Tutaj nowe wieżowce. A tutaj takie jeszcze kupuły. Kamienie, mury. Kolejna perspektywa Malty. Tutaj widzimy nowe budynki. Piękną pogodę. W Malcie piękna pogoda i w końcu czyste powietrze, przejrzyste, o wiele czystsze powietrze i dużo większa przejrzystość niż w Palermo. I nawet w Neapolu też było dużo gorsza jakość powietrza. Ale jak w ogóle fajnie widać, jak statek wjechał. Wjechał sobie tam do portu, tu sobie później skręcił, tu sobie jedzie takim slalomem, bo tutaj ma jakieś coś, tam tutaj widzicie, tu ścianka, tam ścianka. Bardzo, bardzo jest taki mobilny, bardzo mobilny. Viking Star przed nami, Viking Star, również fajny wycieczkowiec, ale jednak do MSC Grandiosy, no to niewiele ma w ogóle co podchodzić, bo nasza Grandiosa jest jeszcze większa, jeszcze dużo, dużo, dużo większa. Ale tak właśnie kojarzyła mi się Malta, tak właśnie kojarzyła zawsze mi się ze zdjęć Malta, przynajmniej tutaj ta część portowa, właśnie ta starsza część jest jakaś taka, która ma mnóstwo takich właśnie murów, mnóstwo kamieni i tak dokładnie właśnie, tak mi się właśnie wydawało, że tak wygląda. Pięknie te statki wyglądają na tle miasta, totalnie coś takiego innego, tutaj stare miasto, mury, kamienie, a tutaj taki wielki, biały wycieczkowiec, wow, naprawdę wygląda to mega. Ogólnie bardzo duży port w Malcie. Ciągnie się dość długo. Nie widzimy jeszcze drugiej strony. Może zaraz uda mi się wejść na statek jeszcze, jak w ogóle zdążę. I zobaczymy drugą stronę Malty, portu. Ale jeszcze co można też tutaj zaobserwować, to jakość wody, kolor wody, czystość wody w Malcie. Jest nieporównywalnie czystsza, lepsza, ładniejsza woda w Malcie. W porcie, oczywiście w porcie, niż w tych portach innych włoskich. W tych włoskich portach woda miała bardzo brzydki kolor, była brudna, a tutaj woda w porcie w Malcie jest naprawdę czyściutka. Zobaczcie tam w ogóle, jakie kolory, gdzie śruby pracują, gdzie słoneczko trochę świeci. No to kolor tej wody jest czyściutki, piękniutki, naprawdę jestem w szoku. Właśnie już dobijemy do brzegu. Tutaj obróciliśmy się o 180 stopni, zakręcił, tutaj sobie tak nakręcił do brzegu i właśnie widzimy teraz drugą stronę portu, drugą część wyspy Malty. Tutaj fajnie widać, jak tam wodują statki, czyli na razie mają zamknięte, nie ma wody, a później jak zrobią statek, to pewnie śluza w dół, woda wpływa i statek może sobie wypłynąć. Mega. No i tak to tutaj wygląda. Muszę wam powiedzieć, że jeśli będziecie pływać Grandiosą, to polecam wam jeść śniadanie na samym końcu. Na samym końcu jesteśmy już
no, na samym końcu statku. W środku, w stołówce jest taki gwar, jest tyle ludzi, że po prostu szok. A tutaj na sam koniec już nikomu się nie chce zajść, bo jest to już za drzwiami. Ale jest mega, jest po prostu spokojnie. Można zjeść pyszne śniadanko i jeszcze dodatkowo z pięknymi widokami na port, na przykład w Malcie w tym wypadku. Na świeżym powietrzu jest naprawdę mega. Polecam. Pozdrawiamy z Malty. Pozdrawiamy z Malty, Valletta. Wielki, ogromny port na Malcie. Statki w porcie już stoją. Autobusy czekają. A tutaj ten nasz ogromny, wielki MSC Grandiosa. MSC Grandiosa, który nie wiem jaki jest wielki, ale tam się dopiero gdzieś daleko kończy. Także jest naprawdę mega wielki. Ale jest ogromny. Ale wielki. A my wsiadamy na taki katamaran. Na taki pyci. Będzie wycieczka po morzu. Ale jest gorąco, co? Powiem ci, że strasznie gorąco. Znajdujemy. Wilgotno, mokro i tak. Ale tu i tak nie jest tak wilgotno jak we Włoszech. Ale jest duży bruch. Nie, ja nie czuję różnicy. Jest ogólnie bardzo gorąco. Znajdujemy się właśnie na tym takim, jak widzieliście przed sekundą. Nie, Mateusz prowadził w Malinie, wziął mi wycieczkę na takim jachciku. Właśnie jesteśmy na jakimś małym stateczku, a tu w tyle właśnie jest nasza Grandiosa. Nasza ogromna Grandiosa. My tu na jakimś wypiertku małym teraz jesteśmy. No ciekaw jestem, co to będzie się działo. Patrzcie na to, na Malcie autobusy jeżdżą bez dachów. Turyści na Malcie w autobusach bez dachów. Tak jak właśnie tam jest kolejny taki autobus bez dachu. To dużo tutaj jest takich. A tam jest taki wielki statek. Zaraz tam ich zobaczymy jeszcze raz jak jadą. Sekundę. O, jadą. Śmiesznie to wygląda. Thank you.
Malta nas zaskoczyła. Malta nas zaskoczyła swoją pięknością. U nas było tak, że ja na Maltę nie za bardzo chciałem, a teraz bardzo chcę, a do Włoch nie za bardzo chciałem, a teraz już nie za bardzo chcę. A Dorota jak bardzo chciała na Maltę, to się teraz jeszcze bardziej chce, a Włochy zobaczyła, już też nie za bardzo chce. No takie buty, no. Ale MSC Grandiosa polecam każdemu. Ja pierdzie, to jest dopiero wycieczka. To było, że chce i dalej, że chce. Właśnie, to było, że chce i też, że dalej, że chce jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o Grandiosę, widoki, hop off, autobusy. No, Valletta Cruise Port now. Piękne skały. Ciekawie, ciekawie. Fajnie, normalnie jak w piasku. No, nie wiem, ale... Ale jest konkret. O, jaki bydlak! MSC Grandiosa! Musicie pamiętać, że na statki wchodzi się tak samo jak na samoloty, czyli jest normalnie odprawa, czyli normalnie trzeba wyciągnąć telefon, pasek i tak dalej, przechodzimy przez bramki. Za każdym razem, kiedy wychodzimy ze statku, na statek wchodzimy tak samo jak na samolot. Tak samo jak na samolot, czyli normalnie musimy mieć odprawę, ale no jak teraz już nie mamy bagaży, nie mamy nic, to ta odprawa trwa bardzo szybko i bardzo sprawnie przechodzi, ale tak to wygląda. Ej, to co na Malcie najważniejsze, to że przed samym wejściem na statek jest duży sklep duty free, gdzie możemy zaopatrzyć się naprawdę w co tylko chcemy. Czekoladki, prezenty, pamiątki, alkohole. Możemy zabrać wszystko na pokład, także jest naprawdę mega. To jest mega, bo byliśmy we Włoszech i takich zakupów sobie nie mogliśmy zrobić. No, nie będziemy wnikać dlaczego, ale na Malcie już możemy. Na Malcie już możemy, więc mega, 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 mega. Z czekoladkami. Ale się słońce mega odbija. Właśnie jesteśmy w porcie. W Malcie. Byliśmy przed chwilą na wycieczce. Już właśnie wróciliśmy. Ale Malta. Malta nas, mnie naprawdę bardzo zaskoczyła. Zachwyciła, właśnie. Włochy też nas zaskoczyły, ale... Właśnie, Włochy nas zaskoczyły, ale nie zachwyciły. A Malta nas zachwyciła i zaskoczyła.